Do rozpoczęcia Mistrzostw Europy Euro 2012 jeszcze rok, a tymczasem na lubińskiej Dialog Arenie pojawiły się prawdziwe gwiazdy. W turnieju piłki nożnej zagrały reprezentacje Zagłębia Lubin, samorządowców, dziennikarzy polskich oraz policji. Kibice mogli podziwiać i dopingować swoich idoli. W drużynie dziennikarzy wystąpili m.in. Tomasz Zubilewicz, Dariusz Tuzimek czy Andrzej Twarowski. W blisko 30-stopniowym upale dostępu do bramki reprezentacji lubińskiej policji bronił Michał Wiśniewski, a na boisku funkcjonariuszy wspierał Maciej Fridek. Walka o zwycięstwo w turnieju była zacięta. Kibice mogli podziwiać wspaniałe akcje i piękne bramki. Pomimo tego żadna z drużyn nie zwyciężyła. Wygrał 8-letni Marcel Potocki, honorowy lubiński policjant. To dla niego w sobotę na Dialog Arenie zagrały gwiazdy. Turniej charytatywny Gramy dla Marcela zorganizowali lubińscy policjanci, by w ten sposób wesprzeć niepełnosprawnego chłopca. I rozpoczął właśnie to spotkanie. Wyrzuć piłkę Marcel drużynie KGHM-u i rozpoczniemy ten mecz. Super! Na stadionie to Marcel był gwiazdą, uroczyście otworzył turniej, udzielał wywiadów i cennych wskazówek zawodnikom, doglądał wszystkiego, nawet telewizyjnych relacji. A tak o emocjach związanych z turniejem wypowiadali się jego uczestnicy i kibice. Jesteśmy po pierwszym meczu, z zawodowcami graliśmy, musieli się bardzo mocno nabiegać, dopiero w ostatnich minutach uzyskali pewną przewagę. Na początku był taki pomysł, że mnie aresztowano po przegranej, ale dzięki Bogu zremisowaliśmy, nie zostałem aresztowany. Policja była naprawdę wspaniała, walczyli, mój mąż też, nawet bronił swoim ciałem, teraz ma kontuzję i pewnie w domu będzie marudził przez najbliższe 3 tygodnie. Byłem sprawcą jednego rzutu karnego, ale chciałem Michała próbować, także było nudno po prostu, chciałem, żeby bramki padały. Teraz jadłem Marcela, który liczył na zwycięstwo z dziennikarzami. Marcel bardzo przeżywa ten mecz, jest, mogę powiedzieć, w swoim żywiole, jeździ do wszystkich, rozmawia ze wszystkimi. A jak myślisz, kto wygra? No, mam nadzieję, że wygra policja razem ze mną, że wygramy. A który zawodnik najlepiej gra? Ten z W11. W internetowej aukcji cegiełki z numerem 1 wygrał Mariusz Kowalczyk, o którym można śmiało powiedzieć, że 10-krotnie przelicytował samego siebie. Spodziewałem się troszeczkę bardziej rywalizacji. Niestety zakończyło się to na niskiej kwocie, tak? Postanowiłem troszeczkę więcej później przeznaczyć na Marcela niż wylicytowana kwota na Allegro. Dochód z imprezy w całości przeznaczony zostanie dla starszego aspiranta Marcela, honorowego lubińskiego policjanta.